Antoni Kępiński, autoportret, rozdział 9 od dzieciństwa do starości. Dziecko jest dla siebie kosmosem. Dziecko gaworzy dla samej przyjemności gaworzenia. Dziecko wcześniej rozpoznaje stan psychiczny swojej matki niż otaczające je przedmioty. Dziecko patrzy na dorosłych w górę skutek czego ich obraz jest wyolbrzymiony. Nie zawsze dziecko, które wykazuje zaburzenia nerwicowe czy sprawia trudności wychowawcze, najbardziej potrzebuje opieki psychiatrycznej. Okazuje się bowiem, że opieki tej wymagają raczej jego rodzica. Dziecko, kładąc się do snu, nie chce zerwać kontaktu z realną rzeczywistością, trzyma za rękę matkę lub ojca, a gdy ich nie ma, Przytula do siebie swego misia. Dzieci często łatwiej znajdują wspólny język z dziadkami niż z rodzicami. Dziecko w kontakcie psychiatrycznym wymaga poważnego traktowania, jak dorosła osoba. Człowiek rozwija się przez całe życie, ale jednak to, co nabył w dzieciństwie, pozostaje zasadniczą wytyczną na dalszy ciąg jego nieraz Zmiennej i burzliwej historii. Brak ciepła w okresie dzieciństwa jest często powodem, że kolory świata staje się ciemny. Świat nie jest dobry. W ciągu sześciu, siedmiu pierwszych lat swego życia człowiek przechodzi drogę od pełnej wszechmocy do całkowitej klęski wobec rzeczywistości. Nigdy człowiek nie wyrasta na tyle ze swoich lat dziecięcych, by nie szukał w swym otoczeniu społecznym oparcia i życzliwości. Nie wiadomo kiedy u człowieka proces dojrzewania się kończy. Są tacy, co twierdzą, że dopiero z chwilą śmierci. W żadnym okresie życia nie ma tak dużej proliferacji ról społecznych, jak w młodości. Trzeba nieraz dużego wysiłku, woli, aby przejść zwycięsko przez wszystkie klęski i zawody młodości. Aby zdobyć zaufanie młodego pacjenta, trzeba być człowiekiem prawdziwym. W podejściu psychiatrycznym do młodzieży należy wyzbyć się zwykłych dla starszego pokolenia tendencji do mienia za złe, a starać się zobaczyć jak najwięcej wartości pozytywnych. Własny przykład jest w przypadku pacjenta młodzieżowego sprawą ważną, gdyż w tym okresie ciągle jeszcze szuka się ideałów do identyfikowania się z nimi i znalezienie ich ułatwia rzutowanie się w przyszłość. W miarę dojrzewania uczuciowego wzrasta potrzeba dawania. Człowiek dojrzały nie musi wciąż oglądać się za potwierdzeniem siebie w otoczeniu. Proces dojrzewania jest jednocześnie procesem. Starzenia się. Człowiek dorosły, przeszedłszy zwykle niepostrzeżenie dla siebie samego przez bramę oddzielającą go od dzieciństwa, znajduje ją za sobą zatrzaśniętą. Inwolucja jest okresem życia, w którym trzeba zejść ze sceny. Człowiek ma tyle lat, na ile się czuje. Ludzie starzy zwykli mówić, że starość Panu Bogu się nie udała. Starość to jesień życia, powinien to być okres owocowania, ale człowiek rzadko ma uczucie, że jego życie było owocne. Podobnie jak jesień może być najpiękniejszą porą roku, tak i starość może być najlepszym okresem życia. Bywają jednak jesienie słodne i bezowocne, i starość też jałowa, bolesna, a nawet tragiczna być może. Mówi się o egoizmie i despotyzmie starców, ale z drugiej strony rzadko miłość bywa tak bezinteresowna i uległa jak właśnie u nich. Ludzie, którzy przejmują swoją starość, nie robiąc z niej problemu, są młodsi od tych, którzy chcą za wszelką cenę zachować swoją młodość. Człowiek, który ma odwagę wziąć odpowiedzialność za samego siebie. Na ogół szybciej się starzeje niż ten, który tę odpowiedzialność przerzuca na otoczenie. Na ogół ludzie starzy odsuwają od siebie perspektywę śmierci i końca wszystkiego i zachowują się tak, jak gdyby roztaczał się przed nimi jeszcze długi okres życia. Świadomość, że starość i śmierć są nieuniknionym końcem życia, występuje tym natarczywiej. Im bardziej chce się być zawsze młodym. Z upływem lat liczba możliwych dróg maleje, życie obcina skrzydła marzeń i planów, idzie się przed siebie jedną drogą, z której trudno zawrócić. Poczucie, że wypełniło się, że już więcej nic stać się nie może, że weszło się już na drogę prowadzącą ku niedołężnieniu i śmierci. Jest chyba najtragiczniejszym przeżyciem starości. Lęk przed starością i śmiercią stał się obsesją ludzi cywilizacji technicznej. Umiejętność starzenia się, a później znoszenia własnej starości jest sztuką wymagającą dużej dojrzałości psychicznej. Pomoc psychiatry jest tutaj nieraz niezbędna. Starając się wejść w świat, Wspomnień swego sędziwego pacjenta, lekarz tym samym jakby go odmładzał. W psychozach starczych reflektor emocjonalny skierowany jest na czasy przeszłe. Dzięki niemu one nabierają ciepłego kolorytu i w nich też chory najchętniej szuka schronienia przed przykrym i bolesnym dla niego czasem obecnym. Wiek, w którym zaczyna się dokonywać zasadniczego bilansu własnego życia. Odpowiada zwykle przełomowi między przeszłością a przyszłością. Od tego przełomu przeszłość będzie wyraźnie przeważać nad przyszłością. Czas poświęcony ludziom starym nigdy nie jest stracony dla lekarza. Często może on skorzystać z innych okazji zarówno w celu pogłębienia swojej wiedzy, jak i życiowej mądrości. Tyle, co z kontaktu z chorym.